wyprzedzić, kontynuować tę świetną serię, tak jak już powiedzieliśmy, w tym sezonie. Może za moment. Bo Price ma pierwsze lotki na topa i trafia za drugim razem. 1-0 dla Walijczyka. Chris Dolby w tym sezonie niepokonany. Pamiętam, jak mówiliśmy w zeszłym roku, ale oczywiście to jest pomyłka, bo Chris Dolby w tym roku przegrał spotkanie jeszcze w Mistrzostwach Świata. Ale w sezonie, jakby po Mistrzostwach Świata, na razie jeszcze nie znalazł na siebie mocnego. Ale Gerwin Price będzie chciał to chyba szybciutko zmienić, bo wszedł w ten mecz. Dolby też nie jest pewny na sektorach, on wyprostował to sobie. Ale kilka pamiętamy pomyłek na piątkach, teraz ta tutaj pomyłka. No Dolby na razie nie jest najpewniejszym człowiekiem. No ale korzysta z tego, że Price też ma swoje problemy, ale w końcu jest double 5, no i po takiej double piątce jakby chciał ustawić warunki tego spotkania, jakby chciał trochę ostudzić zapały Anglika, no bo to nie było nic takiego, po czym warto byłoby jakoś bardzo celebrować. No ale jednak Price, wiemy, chciałby trochę wpłynąć na losy tego spotkania. A to był potrójny, a widzimy, że ledwo co udaje się ustawić na 160. Za moment Price może wyprostować sobie to spotkanie, przynajmniej na moment. Jest, jest. Po nitce do kłębka udało się trafić podwójną dziesiątkę. Mankament w grze Dolbiego, który utrudnia mu życie. Zamiast lotki na pula powinien mieć lotkę na podwójnej, nawet przy nietrafieniu potrójnej Dolby. Ale ta jedynka była dla niego katastrofalna w skutkach. A Price walczy ostatnio. Piątki były pozytywne, ale tym razem poniżej sektora. Price odrobinę już chyba zniechęcony. No to Dolby wraca, dziewiątką rozmienia. Double 8. Czwórki. Też nie. No taki moment chyba najbardziej nerwowy tego spotkania, ale też z drugiej strony bardzo ważny dla obu. No tak, ta lotka już bardzo utrudniała to zadanie dla Price'a, na pewno w swojej głowie powtarzał sobie, tylko nie singlowa dwójka, tylko nie singlowa dwójka. Kolejne szanse dla Chrisa Dolbeya, to jest to, czego on ma w tym sezonie dużo. Możemy chwalić oczywiście go za świetny start sezonu, ale trzeba uczciwie stwierdzić, że dużo miał takich momentów w Dolby, w których rywale mu troszkę pomagali. Łatwiej. A tak, no to nawet jak je wygrywa, no to takie małe bitwy musi toczyć Chris Dolby. Trochę Dolby przypomina mi Dana Daranta w takiej dobrej dyspozycji oczywiście. On też był niezwykle trudnym rywalem. Też często przeciwko niemu rywale grali troszkę gorzej niż normalnie. O, ale teraz Gerwin Price trafia tego bula i nie pozwala rywalowi na to, żeby odskoczyć na dwa lekkie różnicy. Tak, no to był ważny finisz, ważny czerwony środek. Z jakiej strony nie spojrzymy na ten finisz, to po prostu miał on duże znaczenie. Przede wszystkim takie, że jest z powrotem 4-4 w momencie, gdy wydawało się, że Dolby wygrał najważniejszy moment tego spotkania, czyli taki szarpany lek, który zawsze najtrudniej zwyciężyć. Za chwilkę, bo bardzo ważna lotka w dłoni Chrisa Dolbeya. Też nie jest pewniakiem Chris Dolby. Tak, nie, to też mogliśmy zakładać, że może tak być, że Dolby jeszcze teraz tej szansy nie wykorzysta, ale nie możemy wykluczyć, że Price nie da mu kolejnej. Ale tym razem nie da i tym razem jest oddech, taki kciuk uniesiony w górę. Price być może popędzi nawet do finału. No jest Max, który go być może do tego przybliży, jest to czwarty Max rzucony w tym meczu. Oczywiście przez Walijczyka Dolby jeszcze takiego nie ma i wygląda na to, że może nie mieć okazji, aby takiego rzucić, bo tutaj mało punktów, a Price ma 81 do końca. 62, pewnie 14. Tak jest, double 10 na mecz, pierwsza lotka. I to już jest koniec zabawy. Seria Chrisa Dolbeya z tego sezonu zostaje zakończona. Pierwszym człowiekiem, który w tym sezonie pokonał Anglikę, jest Gerwin Price. 8 meczów bez porażki dla Chrisa Dolbeya, ale 9 już okazał się być tym pechowym. Ale też z drugiej strony Chris Dolby zagrał
swoją grę z tego sezonu, no troszkę niższym poziomie mimo wszystko niż do tej pory nam to pokazywał. Troszkę był mniej dokładny dzisiaj Anglik i na dystansie, i na podwójnych, ale z drugiej strony no, nie odbiegało to drastycznie od tego, co widzieliśmy w tych poprzednich tygodniach w grze Dolbeja. Tak, maksów zabrakło. Podwójne były mniej więcej tak, jak były, trochę mało. No to byłoby idealne, żeby tak to zacząć po tym ustawieniu, no powiedzmy ustawieniu MVG, tymi 170 punktami. Ta pierwsza lotka, no nietypowa, bardzo nietypowa. Ale też chyba nie było nic w okolicy, w co mógłby innego celować Michael Wengerman, tak to miała być siódemka. Ale Price ratuje się na piątkach, z Dolbejem też często na tych piątkach się ratował. Tak. Była szansa na przełamanie dla Michaela Van Gerwena. Na bólu, niewykorzystana i Price za chwilę może wyjść na prowadzenie 2-0. Wpadła szóstka, chyba tak, tak jest. I mamy też okrzyk radości, Price prowadzi. Dwiema partiami. Na podwójnej 18, a rywal nic zrobić nie może. Tak jest, może dorzucić maksa co najwyżej, co być może zrobi. Proszę bardzo. Tak jest, jedno zadanie się udało, no i to przetestujemy Price'a w takim razie na 18. Może tam będzie trochę skuteczniej. Nie jest skutecznie, ale może się uda przynajmniej trafić trzecią lotką. Ta trzecia smakuje tak samo, jakby trafił pierwszą, co widać po zachowaniu Price'a. Oj. Kto jak nie Van Gerwen? Jaka będzie reakcja? Nie będzie reakcji. Nie będzie reakcji, a raczej będzie reakcja na to pudło Van Gerwena. W takich momentach człowiek żałuje, że nie wpadło, bo zobaczyłby, co się później wydarzy. No w końcu Gerwen Price trafia topa, ale w jak ważnym momencie. O, tutaj pachniało już przełamaniem i wynikiem 3-3. No tak, Price w odpowiednim momencie to
to zamyka. Van Gerwen był gotów nawet, żeby rzucać swoje loty. Uciszy czy nie? Nie? Nie uciszy. To jest chyba jedyny problem Van Gerwena. Podwójne, bo już trochę tych pudeł na jego koncie się zebrało w tym meczu. 3-7 przed tymi podejściami miał Van Gerwen. A Price z tego korzysta. Ten uśmiech na twarzy na zasadzie okej, nie spodziewałem się, ale biorę. 17 trzeba celować i trafia. No to jeszcze, czy można liczyć w ogóle na to, że Van Gerwen jeszcze się pomyli? Wielotki na topa. Myli się raz i drugi. Price wróci do tarczy. Ekstaza w Cardiff, ale zaraz może być prawdziwa impreza, jeżeli Price trafi jedną z trzech lotek. Tak jest! Ależ to był mecz, ależ to było spotkanie! Po pierwsze nietypowe, po drugie kosmiczne Michaela Van Gerwena, ale on tego spotkania nie wygrywa. I chyba będziemy zaraz mogli ogłosić najwyższą przegrywającą średnią w historii Premier League. Ale nawet Gerwin Price nie zaryczał w twarz Michaela Van Gerwena, przeprosił. On doskonale wiedział, że mu się tutaj upiekło, jak na takiej klasówce, na której nie jesteśmy do końca przygotowani, ale jakoś udaje się tę trójkę dostać. A dopiero potem ryknął w kierunku swoich kibiców. No mają drugi rok rzędu w Walijczyka w finale. Czy Gerwin Price pobije osiągnięcie Claytona przed roku i wygra cały turniej? No to nie, znowu nie będzie łatwe, bo Aspinall też gra dzisiaj fenomenalnie. Tak, ale zawsze mówimy przy takich meczach, że wygrywają podwójne, ale tutaj Price nie grał jakiegoś kosmosu na Dallas. 46,2%. No to... Nie, chyba potrójną próbował i przy okazji sobie sfurował licznik. No niby jest. No niby jest. W jaki sposób no to osiągnął Nathan Aspinall? No ale wiadomo, chodzi o te double. Gerwin Price jakby w tym turnieju nie do końca wierzył w to, co się dzieje w każdym ze spotkań. Jakby nie przyjmował do wiadomości, że no gra nie najlepiej. Mimo... O, jest potrójna. To jest zachęcające i trafione. I teraz jest okrzyk radości, teraz nie ma uśmiechu, nie ma zdziwienia. Jest po prostu ogromna radość, że to się udało trafić. No ale trzeba powiedzieć, że to nie jest dobry start w tym meczu w wykonaniu Nathana Aspinalla. To jest bardzo, bardzo daleko od tego, co nam do tej pory Aspy pokazywał w tym... A Price jakby do końca jeszcze nie był zdecydowany, czy ma być ta góra, czy może zejść ostatecznie. Po takim krótkim spojrzeniu w stronę 19 został na górze i to się opłaciło, a teraz ASP 20 lub potrójna i czerwony. Dobra.
No i teraz ten Max ma duże znaczenie. Jedna lotka na rozmianę i dwie na podwójną dwudziestkę dla Price'a. Jak nie na dwudziestkę, to na dziesiątkę, ale koniec końców zamknięcie jest 3-1. Nie, taki rzeczy... Zimnokrwisty jest Gerwin Price. Nie robi się, nie robi się tej publiczności takich rzeczy. Nawet Aspinall żałował, że nie spróbował. Tak, masz tylu fanów zebranych. Masz 170. Ja jeszcze gdzieś czekam w tle tam. Nawet ci nie zagrażam. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem w życiu Gerwina Price'a, który w takiej sytuacji gdzieś tutaj próbuje rzucać takiego odważnego pula. Nie wiem, czy widziałem. Chyba nie. No tak, z pamięci trudno sobie wygrzewać. No ale koniec końców ten plan, który sobie założył, wykonał. Jest wyraźnym liderem. Najpierw mecze wygrane jeszcze przed Legami. Wygrane mecze w całej Premier League, jeśli dobrze rozumiem, bo też w tabeli zawsze są pokazywane te mecze wygrane. Tak dla Price'a na skończenie tego 139 i wygrania meczu. Na pewno ustawiony i na pewno rzuci trzykrotnie w kierunku podwójnej. Za późno teraz te trafienia z Pinala, zresztą ten jego uśmiech zdawał się nam pokazywać, że on wiedział doskonale, że to już może być po herbacie. No tak, powiedziałem rzucić trzykrotnie, nie musi rzucać trzykrotnie, wystarczy raz, a porządnie. Gerwin Price z uśmiechem na twarzy wygrywa przed własną publicznością w Cardiff w drugi tydzień zmagań w Premier League, ale taka reakcja Price'a mało żywiołowa, raczej na zasadzie trochę jednak zdziwienia, że to się udało. Ja myślę, że on sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że to nie był taki konkretny występ jego w tym turnieju, że to nie było tak, że on tutaj naprawdę pokazał wszystkim swoją dominację, pokazał, że jest, że był dzisiaj najlepszy. Troszkę jednak ta fortuna się do niego uśmiechnęła. On oczywiście robił dobrze to, że korzystał z tych szans, że był gdzieś za plecami rywali, ale było w tym wszystkim jednak troszkę uśmiechu losu. Tak, Gerwin Price, no szczególnie w tym meczu z Michaelem Van Gerwenem, bo tam się wydarzyło dużo, tam dużo musiało się wydarzyć, żeby Price ostatecznie w tym finale mógł triumfować. No i to się udało. Walijczyk dziś przed swoją publicznością świętuje. Mimo wszystko, tak jak już zdążyliśmy powiedzieć, no dość nieoczekiwany dla siebie sukces, no bo tutaj przed startem mało kto się tego spodziewa. Ale bardzo ważny, tak jak mówiliśmy w tym meczu, trójka panów będzie miała 5 punktów. No te zwycięstwa nie mają znaczenia, bo oczywiście wszyscy będą mieli po 3 wygrane mecze w tych dwóch turniejach. No i zaraz pewnie zobaczymy na ekranach, pewnie nam to zaraz koledzy ze Sky Sports policzą, kto będzie tym liderem po dwóch kolejkach. Tak, tutaj za moment powinna być tabela. O, teraz... Chris Dobby, nic się nie zmienia. Tak, nic się nie zmienia, Chris Dobby... A, Michael Van Gerwen też ma 5 punktów, no pewnie, że tak. Wszyscy po 5 punktów, wszyscy po 3 wygrane mecze, więc rzeczywiście tutaj wchodzi różnica legowa. W tej różnicy legowej najlepszy jest Chris Dobby, wiceliderem Gerwen Price, Van Gerwen, Aspinall. No, szybko nam się zrobiła taka tabela dwóch prędkości, no ale to jest start, jeszcze się wiele zdąży. No i też patrząc na nazwiska z tej wolniejszej prędkości, no to jednak można mieć duże nadzieje, że one jednak nabiorą troszkę więcej tego pędu i dogonią rywali. Myślę, że tutaj jeszcze daleko jest od tego, żeby tutaj coś przesądzać, jeśli chodzi o wygląd całej tej tabeli. Tak, zostawiamy Państwa z Gerwinem Price'em, żegnając się i zapraszając na za tydzień, oczywiście za tydzień Glasgow, za tydzień Szkocja, będziemy rywalizować na gruncie Petera Wrighta. Cardiff dzisiaj na pewno długo nie zaśnie, o tym jesteśmy pewni. Tak jest, a na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu za kolejny spędzony czwartek wieczór z Premier League i zapraszamy na następny czwartek. Żegnajmy się. Arkadiusz Salomon, Kuba Okietek, do usłyszenia.